zawsze staram się, żeby zdjęcia pobudzały własną wyobraźnię. One nie są podpisane, nie wiadomo gdzie było robione, co to jest i nie o to chodzi. Dzień dobry. Dzisiejszym gościem PTSR TV jest profesor Jan Madej. Jesteśmy na Pana wystawie zatytułowanej Malowane Światłem. To już czwarta edycja tej wystawy. Muszę powiedzieć, skąd czerpie Pan inspirację do tworzenia fotografii? No tak naprawdę to jest historia całego życia. Już pamiętam, jako nastolatek byłem zafascynowany fotografią, robiłem różnego rodzaju zdjęcia. Potem był okres filmowania. To jest takie podglądanie świata tak naprawdę. Stąd i tytuł Malowany Światłem, ale bardziej być może by pasowało, tak jak mówię, podglądanie świata. No i pierwsza edycja była 10 lat temu i taki był, że tak powiem, dobry oddźwięk, że teraz mam to proponowane, żeby co jakiś czas w Galerii Uniwersytetu Warszawskiego przedstawić pracę. W sumie jest ich 110, więcej miejsca nie ma. Tym razem moja małżonka, która i tak zawsze w pewnym sensie partycypowała w tym, ale bardziej była tak z boku inspirująco. Tym razem jest również współautorką i przynajmniej 1/4 czy 1/3 zdjęć to jest jej autorstwa. Zawsze staram się, żeby zdjęcia pobudzały własną wyobraźnię. One nie są podpisane, nie wiadomo gdzie było robione, co to jest i nie o to chodzi. Natomiast no, jest, tak jak mówię, taka ciekawość świata. Zdjęcia nie są kadrowane, nie są obrabiane w żaden sposób. To jest tak, jak w danym momencie widzę coś, trzeba mieć aparat w kieszeni, nie musi być wcale jakaś super jakość. Ważne jest, że tak powiem, oko bardziej i wyczucie, no i tym się kieruję. Na wystawie widzimy fotografie prezentujące bardzo różne tematy. Który jest Panu najbliższy? Szczerze, to najbliższe są chyba takie bardziej abstrakcje, formy abstrakcji. Nawet tak zamierzałem kiedyś to tytułować. Natomiast przyroda niekiedy jest tak fascynująca, czy to zwierzęta, ptaki, czy właśnie liście, jakieś konfiguracje, że one niekiedy się wkomponowują w ten główny temat, tak jak mówię, takie abstrakcje, kształty, formy. Ale gdybym miał to inaczej nazwać, to właśnie tak nazwał, abstrakcje, kształty, formy. Jest Pan czynny zawodowo, działa naukowo. Jeszcze jest Pan osobą wspierającą Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Kiedy Pan znajduje czas na realizację tej pasji? No, ja może zacznę od tego, że wspieranie to może taki słaby termin, bo przez 20 lat byłem w Radzie Głównej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, będąc dwa razy przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, skarbnikiem. No, teraz od paru dni jestem już honorowym przewodniczącym PTSR-u. Ja bardzo dużo rzeczy robię, to fakt. Nie tylko ta pasja, ale młodzi naukowcy Unii Europejskiej, zdolne dzieci, programiści, informatycy, którzy zdobywają laury na świecie. No tak działam faktycznie bardzo szeroko. I fotografia temu jakby towarzyszy, jak gdziekolwiek jestem, mam z sobą aparat. Jak coś zobaczę, coś, co mnie skusi, żeby poświęcić uwagę. Ale czasami to jest naprawdę tak, że ja idę, nagle widzę piękny obraz, zatrzymuję się, robię zdjęcie i idę dalej. To nie to, że ja poluję na zdjęcie, że ja specjalnie wybieram się fotografować. Nie, mam zawsze, staram się mieć zawsze z sobą aparat i jak zobaczę coś fascynującego, a zwłaszcza to jest światło. Światło, które czy to przedmioty martwe, czy przedmioty żywe, oświetla w specjalny sposób i wtedy można zrobić naprawdę takie fascynujące zdjęcie. I potem niezwykle trudny proces wyboru, bo to jest tak, jak było wspomniane, czwarta edycja, 110 zdjęć jest wystawionych, ale podejmowałem decyzję z około 1000 robionych po poprzedniej wystawie. Zawsze koncentruję się tylko na ostatnim dorobku. No i bardzo ciężko jest, bo tak sentymentalnie jestem z niektórymi związany, no a tutaj trzeba się ograniczyć, więc zawsze jest to najtrudniejsza faza.
Panie profesorze, jeszcze w imieniu własnym, myślę, że wszystkich osób chorych na sferę Rosjanę, chcę podziękować za te 20 lat i pogratulować tytułu. Bardzo dziękuję. Ja może zaznaczę, że jestem chyba takim ewenementem, że moje związanie z PTSR nie miało żadnego podłoża prywatnego, w tym sensie, że nie mam nikogo w najbliższej rodzinie chorego. To była jakby taka spontaniczna decyzja wynikająca z tego, że pani dr Barbara Pacer, która wtedy, te 20 lat temu, była bardzo aktywna, no, wypatrzyła sobie mnie. Byłem wtedy prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego i widziała szansę, że będę mógł pomóc chorym. No i jak się już w to wciągnąłem, to nie było, że tak powiem, z powodu ani sposobu, żeby przestać wspierać chorych, bo jest to rzeczywiście niezwykle ciężka choroba. I to, żeby wiedzieć na jej temat, żeby rozumieć sytuację chorych, to jest to, co starałem się robić. Zespół Pieśni Tańca Warszawianka od kilkunastu lat organizuję taki koncert Podaj Serce. I to jest moje dziecko. Namówiłem wtedy właśnie zespół do podjęcia, tak, to było właśnie 20 lat temu, do zorganizowania takiego koncertu i od tego czasu corocznie jest robione. Udało się osiągnąć właśnie to, że społeczność dużo lepiej rozumie i postrzega tę chorobę. A to jest droga, żeby pomóc, bo wiadomo, że jest na razie nieuleczalna ciągle, no ale może kiedyś to się zmieni. Dziękuję Panu jeszcze raz. Dziękuję.